Zimierz Szaranowicz. Będziemy mieli dzisiaj przyjemność komentowania dla Państwa tego spotkania. Już z niecierpliwością oczekuję pierwszego gwizdka sędziego. Głównym arbitrem spotkania jest człowiek, który słynie ze stanowczości. Ja lubię takich sędziów, tym bardziej, że potrafi krótko utemperować zawodników. Spotkanie rozpoczęte. Mamy centrę. Bezpańska piłka, uwaga! Udanie odbija bramkarz, ale wciąż piłka w grze. Groźnie, ale zdążyli na czas. Jest szansa na dośrodkowanie. Kontynuują atak. Czy to wykorzysta? Dobrze i przejął. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Nic nie wyszło z tego rzutu rożnego. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Wspaniale przechwycił. Dobrze, do przodu. Celnie, dobrze. Ma możliwość dośrodkowania. Ładne podanie. Piłkę przejmują rywale. Schmelzer. Hummels. Schmelzer. Pewna i spokojna interwencja bramkarza. Ale szanemiczny był ten strzał. Zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od rzutu z autu. Schmelzer. No, udało mu się. Aj, jaka szkoda, słupek. No i piłka poza boiskiem. W ostatniej chwili przejęli. No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Mendes da Silva. Podał ją. Ładna wrzutka. Powstrzymani. Piszczek. Ależ walczą o piłkę. Aj, teraz strata. Świetna sygnalizacja i mamy przerwaną akcję. Spalony. No i mamy stratę piłki. Znakomicie, będzie szansa. Ach, nie udało się tym razem uciec z piłką. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Ależ świetnie zablokował.
Będziemy mieli rzut z autu. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Mitchell. Znakomite dośrodkowanie. Łatwo przejęła obrona to dośrodkowanie. Ryzykownie, ale udanie. Bringe. Ależ piękne podanie. Strzela! Nie złapał tej piłki. 45 minut poza nami. Remis. Włodek, musisz coś zrobić. Tak nudno jest po pierwszej połowie, że tylko ty możesz rozweselić te ludzi. Naprawdę znam parę niezłych widzów, ale nie wiem, czy to jest okazja do opowiadania dowcipów. Lepiej by było, żeby oni zagrali w drugiej połowie coś porządnego. Dobry atak flanką. Dobrze podał. Piłka minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. Da Silva. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Uderzenie. Obronił, ale piłka na boisku. Zarówno jeden, jak i drugi bramkarz będą za... Niebezpiecznie w polu karnym. Ach, słupek! Jest! Znakomicie! Do drugiej połowy przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć bramkę w tym meczu. Pringe. Rzeczywiście dobre podanie. No i proszę, odebrał piłkę przeciwnikowi na skrzydle. No, dotknięcie piłki ręką sędzia przerywa grę. Zdążył w ostatniej chwili. Szaleńczy atakuje obrońca. Może być groźny. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Wybili, szkoda, że niedokładnie i znowu rywale atakują. Ładne dośrodkowanie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Wybijają teraz do przodu. Dobrze, wygrał to starcie. Hummels. Oddaje piłkę koledze. No, dobra okazja będzie. Piłka opuszcza boisko i za moment grę wznowi bramkarz. Drużynie prowadzącej nastąpiła zmiana zawodnika. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Dośrodkowanie. Zdobywają bramkę. Świetnie, już drugi raz oszukał obronę w tym meczu. Mitchell.
pierwszy przejmie tę piłkę. Nie złapał tej piłki, muszą uważać. Tringę. Piłka wciąż w grze. Świetne dośrodkowanie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Dobre podanie. Ach! Czy to wykorzysta? Walne. Trafił w słupek. Aj, szkoda. Rzutem z autu pod polem karnym rywala rozpoczną grę. Mecz dobiegł końca. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Trzeba przyznać, że sprawiają ogromną niespodziankę, zwyciężając w tym spotkaniu. Można powiedzieć wręcz o sensacji. Gdyby przed meczem ktoś typował remis, uznano by go za niepoważnego. Tymczasem wyjeżdżają jako zwycięzcy. To wszystko na dziś. Dziękujemy bardzo za uwagę. Żegnają się Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.